Witam Was, kochani. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu nagrywam cykl nauczań na temat demonów burzących. W tym cyklu poruszam tematy związane z demonicznymi warowniami. Mamy dzisiaj 19 odcinek tego cyklu i chcę mówić dzisiaj na temat warowni głupoty. Przeczytam Psalm 38:6, gdzie jest napisane tak: rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Warownia głupoty, przyjaciele, ma za swój cel uniemożliwić uzdrowienie człowieka i rozwój człowieka. Taki jest cel działania demonicznej warowni głupoty. Działania warowni głupoty skoncentrowane są na ograniczeniu lub wstrzymaniu zdolności człowieka do, po pierwsze, rozróżniania, po drugie, analizowania, po trzecie, wyciągania wniosków, po czwarte, przetwarzania danych, po piąte, rozpoznawania istoty rzeczy, po szóste, rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych, po siódme, przewidywania i po ósme, kojarzenia faktów. Jakie są główne przejawy działania warowni głupoty? Pierwsze to jest pycha, czyli niezależność od prawdy. Funkcjonowanie niezależnie od prawdy. Po drugie to jest bezmyślna śmiałość. Nie mówimy tutaj o odwadze, ale mówimy tutaj o bezmyślnej, niekontrolowanej śmiałości w stosunku do ludzi, czy też jakichkolwiek innych stworzeń, czy też zjawisk. Po trzecie to jest podejrzliwość. Po czwarte to jest niski lub nieistniejący samokrytycyzm. To jest bardzo mocna rzecz. Warownia głupoty wręcz pompuje w ludzi takie pojęcie antysamokrytycyzmu. Po piąte to jest niezdolność dziwienia się. Więc warownia głupoty doprowadza do tego, że ludzie się nie dziwią. Po szóste to jest bezmyślna dążność do ekspansji, czyli do rozprzestrzeniania swojej osobowości na jakimś terenie lub w jakimś środowisku. Po siódme jest to niechęć do zmiany poglądów. Po ósme jest to niechęć do uczenia się. Jeżeli występują, przyjaciele, występuje ponad połowa wyżej wymienionych symptomów, to w 100% mamy do czynienia z warownią głupoty. Jakie są rodzaje warowni głupoty? Jest 5 rodzajów warowni głupoty. Mogą występować samodzielnie lub w zespołach warowniowych. Pierwszy rodzaj to warownia głupoty teoretycznej. Warownia ta powoduje, że człowiek ma przekonanie o posiadaniu wiedzy, której w rzeczywistości nie posiada. Drugi rodzaj warowni to warownia głupoty praktycznej. Warownia ta powoduje, że człowiek nie potrafi odpowiednio zachować się czy też postąpić w jakiejś sytuacji. A więc jest to zaciemnienie systemu zachowania się i postępowania. Trzecia warownia to warownia głupoty społecznej. Powoduje, że człowiek ma po pierwsze brak samodzielnego myślenia, a po drugie brak umiejętności prawidłowego ocenienia działania grupy społecznej. Tutaj powstaje cały system fanatyzmu na przykład. Czwarty rodzaj warowni głupoty to warownia głupoty kryzysowej. Powoduje ona, że człowiek jest niezdolny
do skutecznego myślenia i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, niepewnych, niekonwencjonalnych, trudnych życiowo i wymagających inwencji twórczej i kreatywności. I piąty rodzaj warowni głupoty to warownia głupoty przemądrzałej. Powoduje ona, że człowiek jest, jakby to powiedzieć, zaciemniony w swoim umyśle do tego stopnia, że opanowuje trudną terminologię i ładuje się drugorzędną wiedzą, aby być uważanym za inteligenta lub mędrca. Przyjaciele, chcę teraz podać kilka przykładów działania warowni głupoty. Po pierwsze to naiwność. Naiwność. Głupota powoduje naiwność. Następnie przytępienie umysłu, czyli niska pojmowalność. Następnie to przesądność. Wiara w różnego rodzaju przesądy. Po czwarte to przeciwstawianie się, czyli kłótliwość, sporność. Ludzie są kłótliwi, sporni, ciągle mają jakąś kontrę gdzieś. Następnie to mechaniczne pytanie się o wszystko. Ludzie będący pod wpływem warowni głupoty, oni zadają mnóstwo pytań częstokroć, natomiast tak naprawdę nigdy nie zależy im na konstruktywnych odpowiedziach. Pyta ktoś, jak wyglądam? I ty mu mówisz, jak wygląda? Natomiast dla niego nie ma to większego znaczenia. Następny przykład to upatrywanie mądrości w tajemniczości. O, właśnie. Różne tajemnice. I teraz te tajemnice, jakby zgłębianie tych tajemnic ma rzekomo być zgłębianiem mądrości. Następnie rubaszne dowcipkowanie. Następnie mechaniczne schlebianie innym. Następnie wszelkie złośliwości. Następnie zarozumiałość. Następnie łgarstwo, czyli kłamanie ku podkreśleniu własnej osobowości. Następnie powtarzalność, czyli kopiowanie innych ludzi. Następnie przemądrzałość. Następnie bezrozsądkowa emocjonalność. Następnie prostactwo wszelkiego rodzaju. I następnie gloryfikacja ciemnoty. Kochani, oczywiście można by mnożyć przykłady, ale chciałbym nam dać pewien zarys funkcjonowania tej warowni i odrębności tej warowni od innych warowni. Jakie są główne demony? Po pierwsze, to demony nieme i głuche, zespół demoniczny, który odpowiada za to, że ludzie się nie chcą uczyć i nie przyjmują wiedzy. Następnie duchy kłamliwe. Następnie duch pychy. Następnie duch złości. Potem duch gniewu. Duch nienawiści. Następnie duch zemsty. Następnie duch morderstwa. Następnie duch buntu. Duch krnąbrności. Duch nieposłuszeństwa. Następnie duch ciemności, duch chaosu i duch zamętu. Następnie duch pożądliwości i duch chciwości. Przyjaciele, warownia głupoty jest ogromna. Mógłbym powiedzieć, że chociaż nie chciałbym się tutaj w procenty jakoś bawić, ale ogromna część ludzi na świecie jest zainfekowana poprzez działanie warowni głupoty w mniejszym lub w większym stopniu. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili w tej sprawie. Drogi Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa i dziękuję Ci za tych ludzi, którzy słuchali tego wykładu i przyjmowali z wiarą te rzeczy, o których mówiłem. Ojcze, niech Twoje słowo pracuje w nich teraz. Duchu Święty, ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam każdą warownię głupoty w życiu ludzi, którzy słuchali tego wykładu. I Ojcze, modlę się, jeżeli jest taka warownia gdzieś, niech ona będzie podważona teraz przez tych ludzi.
Ojcze, ja modlę się też, aby ludzie przyjmowali od Ciebie umiejętność usługiwania innym ludziom w niszczeniu warowni głupoty w ich życiu. Duchu Święty, niech Twoi aniołowie wspomagają tych ludzi w imieniu Jezusa. Amen.